Sandrów, miasto, w którym wychowuję się od dziecka. Kocham je z całego serca, dokładnie tak. To Aleksandrów, 11 tych liter. Na sercu wyryte, w tym miejscu ja żyję. Tu dziepsiarnia ma już pierwsze patrole i spisują już tych z piwkiem pod monopolem. Rafał Bratuszewski założył osadę miejską. 19 wiek, jego początki koleżki. 1822, trzymanie praw miejskich. 1832, krak gospodarczy Włókiennic. Pod koniec wieku 19 powstały liczne zakłady do przełu. Miasto kolebką przemysłu pączeczniczego, zwane skarpet. Tak to się zaczęło. 1910, tramwaj łączy nas z Łodzią. Wagony Herbrand 4-4 jak logo. 39, miasto trójwyznaniowe. Trójnarodowe, wojna, czyny złowrogie. To raport prosto z Aleksa. Wieść po historii, smak zwycięstwa. Skarpetkowo to kolebka. Zabytki kościoła, parki, ulice, cmentarz. To raport prosto z Aleksa. Wieść po historii, smak zwycięstwa. Skarpetkowo to kolebka. Zabytki kościoła, parki, ulice, cmentarz. Wśród polskich katolików, polskich rodzin, robotników, rzemieślników, ludzi czynu. Wśród potomków niemieckich tkaczy i Żydów, z siedzibą cadyków hasyckich był przymus. Aleksander Hof 39, Wilhelm 4-3 45, mordy na oczach świata, wysiedlenia, zburzone pomniki, zabite marzenia. 4-5-4-8, niemiecka społeczność wysiedlona za odres komunistyczną represją. Miasto traci trójnarodowy charakter, choć straciło łez krwi, do dziś nimi płacze. Nazwa od Aleksandra I, cara Rosji, króla polskiego. Aleksandrów to miasteczko z przeszłością i ciekawą historią, musisz tylko jej dotknąć. To raport prosto z Aleksa. Wieść po historii, smak zwycięstwa. Skarpetkowo to kolebka. Zabytki kościoła, parki, ulice, cmentarz. To raport prosto z Aleksa. Wieść po historii, smak zwycięstwa. Skarpetkowo to kolebka. Zabytki kościoła, parki, ulice, cmentarz. 1833, Izrael Poznański. Syn kupca Kalmana i Małki z Gdańskich. Rodzi się wielki łódzki fabryka. Pochodzenie żydowskie, gdyby ktoś z was zapytał. 1 czerwca 1869 ukazem władz Rosji tracimy znów prawa miejskie. 3 maja 1917 pomnik Kościuszki, później spożył go Niemiec. 1939, 7 września oddziały Wehrmachtu na ziemiach Aleksa. 17 stycznia 45 sowieccy czołgiści wyzwolenie od tego. Józef Janiak powojennym burmistrzem. Ogólniak otwarty znów z polskim słownictwem. Lata 70. zakład Sandra robiło tam większość miasta, twoja matka czy babcia. To raport prosto z Aleksa. Wieść po historii, smak zwycięstwa. Skarpetkowo to kolebka. Zabytki kościoła, parki, ulice, cmentarz. To raport prosto z Aleksa. Wieść po historii, smak zwycięstwa. Skarpetkowo to kolebka. Zabytki kościoła, parki, ulice, cmentarz.